Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, to muszę powiedzieć, że ohoho, bardzo wam się ten materiał spodobał, ponieważ podwoiliście wyświetlenia, które zazwyczaj po prostu osiągam no nie wiem, po całym dniu. Wasze wyświetlenia i sugestie pokazują mi, w jaką stronę ma iść kanał. Wobec tego wygląda na to, że chcecie więcej. Oczywiście w komentarzach też nadmieniliście, że chcecie więcej. No to macie więcej, jedziemy. I tutaj jeszcze jedna rzecz, ponieważ skończyliśmy na homoseksualizmie, wobec tego Sławuś tam, o ile dobrze pamiętacie, twierdził, że geje niejako są indoktrynowani. Ja tam zauważyłem troszeczkę inny mechanizm. Po prostu większość młodych ludzi szuka akceptacji. Społecznej i identyfikuje się z tą grupą społeczną, która ich akceptuje. I tutaj według mnie leży błąd poznawczy tych dwóch panów, ponieważ zarówno. Stanowski! Tak zamierzam korzystać z tego mema. Jak i Sławuś mają problem ze zrozumieniem, że homoseksualiści nie zawsze w 100% identyfikują się z ruchami społeczno-politycznymi, które ich biorą na sztandary. I na odwrót. Przykładowo, mamy CIS kobietę, która identyfikuje się z ruchem społeczno-politycznym zapewniającym wsparcie homoseksualistom. Istnieją takie przypadki, tak samo jak przedstawiciele mniejszości seksualnych głosujących na inne partie, które nie poświęcają im większości agendy, dlatego, ponieważ oni sami nie twierdzą, że to jest jakaś wartość, która jakby przesądza o tym. Tymczasem tutaj mamy to uproszczenie, o którym według mnie warto wspomnieć, ponieważ świat nie wygląda tak, że jak stworzycie partię pijących wodę, to na was zagłosuje 100%, ponieważ ją pije. Czy można po prostu powiedzieć, że my jesteśmy głupim narodem? Nie. znaczy demokracja wszędzie działa mniej więcej tak samo. To w niewielu państwach, e, chociażby Szwajcaria, e, jest trochę mądrzej. Więc ja bym tu Polaków jakoś szczególnie negatywnie nie wyróżniał. Niech to wybrzmi, ponieważ Sławuś cały czas razem ze swoją bandą nam tworzy taką narrację, że demokracja w Polsce to jest przyżytek. No, w innych krajach może się sprawdza, ale w Polsce, no niestety, no, no Polska po prostu nie... Nad Daje się do demokracji. Tu potrzeba dyktatury, króla, monarchii, a nie jakaś tam demokracja. A po eurowyborach mieliśmy na przykład Sośnierza, który też nagrałem o tym materiał. Mówił, że Polacy to właściwie są głupi, dlatego bo go nie wybrali, bo jakby go wybrali to by byli mądrzy, ale to jest głupi naród, bo, bo on nie został wybrany. Słynny wywiad Cośnieża w TV Republika. Od tego czasu, z tego co dobrze kojarzę, to ani razu go nie zaprosili po tym odpale. Jak ktoś chce sobie zobaczyć takiego strigerowanego kuca, no to zapraszam. I teraz dlaczego w ogóle to poruszamy? Ponieważ, o ile dobrze pamiętacie, sławuś mówi tutaj szczerze. Wobec tego jak tutaj mówi szczerze, no to okazuje się, że to całe najeżdżanie, ta cała elitarność, że wy kuce jesteście solą tej ziemi, a reszta no to głupi naród jest... Też następną bajerką. Zatem nie drogie kuce, nie dość, że wolny rynek normalnie się w Polsce nie przyjmie. To nie dlatego, że Polacy są jakoś wybitnie i nieinteligentni, nieoświeceni, tylko po prostu są normalnymi ludźmi. Czyli innymi słowy, normalny człowiek nie wybiera rozwiązań wolnorynkowych. Czyli innymi słowy, każdy kuc jest nienormalny. pan trochę prowadzi jak. Gdyby się pan wtedy z gąsiarzem zamienił miejscami, byśmy prosili trochę o więcej, może nie wiem, nie, nie ciągnięcia clickbaitów, tylko no ma pan ciekawego gościa, może pan jakoś to. No mam, no próbuję się dowiedzieć. Ja, razie, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, próbuję, Dobra, no. próbuję zrozumieć, dlaczego nie głosuję jeszcze na tą partię, a może bym chciał i jakby muszę przerobić wszystkie punkty, które mi nie pasują. I mamy striggerowane kuce stukające kopytkami, że dlaczego wielkiego, wspaniałego, Menzena jedynego nie pytasz o podatki stanowskie? I jak możesz w ogóle pytać, clickbaity robisz. Dlaczego? Ponieważ 99% wywiadów konfederatów odbywa się w bańce informacyjnej. Przychodzi sobie taki doktor Mendzele do, na przykład, Marcinka w Realu 24, chujnie telewizja, kanał na YouTube, i mu Marcinek słodzi, że panie szanowny, jak to pan ostatnio zaorał tego, a tego tutaj, a na Facebooku pan tu napisał XD jak fajnie. Drogie kucce, śrubeczki, to nie ma najmniejszych związków z dziennikarstwem. Taka dyskusja, to jest typowe lizanie dupy. Stanowski zachowuje się jak normalny dziennikarz i pyta o wszystkie tematy, w tym te niewygodne. I myślę, że tutaj właśnie warto sobie poruszyć temat, dlaczego ci wszyscy goście są uwielbiani. Dlatego, ponieważ ci goście cały czas przychodzą do takich baniek informacyjnych. Oni dostają na tych wszystkich kanałach na YouTubie laurkę, która jest przepiękna, ale nic poza tym, ponieważ nie posiada treści. Jedyne, co wywołuje, to samo zachwyt przede wszystkim elektoratu, ponieważ elektorat twierdzi, że no oni są tak zarombiści, że nawet dziennikarze to nie są dziennikarze, to są youtuberzy, ale nieważne padają na twarz, jak widzą ich. A drugi samozachwyt to są konfederaci, którzy twierdzą, że oni właściwie to mogą dyskutować z każdym, bo każdy pada na twarz, każdy ich wielbi od razu z miejsca, dlatego wystarczy ich tylko leciutko przycisnąć, żeby obie strony naraz się obruszyły. Dobra, przez chwilę sobie temperaturę rozmowy obniżmy. O co chodzi z tą popularnością nagłą i coraz większą lewicy w Polsce? Bo jeszcze parę lat temu być po stronie lewicy to był trochę obciach. W sumie to jest materiał, który cały czas wam obiecuję, że nagram, wobec tego nagram. I dzisiaj sobie powiemy tylko tak pokrótce, ale najpierw dajmy mu się wypowiedzieć do końca. Teraz mamy mnóstwo młodych ludzi, którym się wydaje i że to wszystko ma sens i że tak naprawdę to, to jak my pracujemy na co dzień, to nie ma wielkiego znaczenia, bo, bo państwo powinno nas dbać wszystkich, powinno nas utulić. I te hasła dzisiaj zdobywają swoich fanów. Okej, okay, przede wszystkim musimy oddzielić to, jakie wyobrażenia ma prawica o lewicy, od tego, jaka lewica jest. Oprócz towarzysza Michała i chyba z tego, co rozumiem, to Jasia Kapeli, nikt nie mówi, żeby wprowadzić komunizm, zdelegalizować własność prywatną i razem tańczyć wokół ogniska pokłótkowej tęczy. Bo to po prostu nie ma sensu. Najczęściej pojawiającymi się postulatami są jedynie postulaty pracownicze. A dlaczego w ogóle się pojawiają takowe? Ponieważ kapitalizm z ludzką twarzą się w Polsce nie sprawdził. Młody człowiek, wchodzący na rynek pracy, jest za każdym razem okłamywany, oszukiwany i wykorzystywany. I wiecie, tak się składa, że większość ludzi chce grać fair. Więc to nie jest tak, że młodzież jest lewicowa. Tylko młodzież jest również lewicowa i jest również wolnorynkowa prawicowa. Są dwa takie silne bloki, które będą, e, będą iść. Nie wiem jak was, ale mnie cieszy, że Sławuś przyznał, iż polaryzuje jeszcze bardziej Polskę niż PiS i PO. To znaczy no nie on sam konfederacja. Zwróćcie uwagę, dotychczas było tak, że ten zapisem, ten je zapeło ok fight i większość utarczek to było jakieś takie odzywki przy obiedzie świątecznym rodzinnym, czy też coś w podobnym stylu. I teraz zobaczcie. Młodzież, która dosłownie zwijała się za każdym razem przy stole z rzeżuncji, że jakiś tam wujcio rozpoczął dyskusję polityczną i się zaczęło na całą rodzinę. Jest jeszcze bardziej podzielona Niż ich rodzice, niż Janusze i Grażyny. Tuż tu nie ma dyskusji, że ktoś powinien albo nie powinien pewnych rzeczy robić. Tylko pryzmat dyskusji sprowadza przeciwnika do śmiecia, do nieczłowieka. Nie wierzycie? Zapoznajcie się z Keltuzem, to jest tak zwany Bart Kucowski. Ten cały przekaz jest nastawiony na czystą nienawiść. Tak zwanego lewaka, którym możesz być, uwaga, nawet nie przez to, że wyznajesz zasadę zamkniętego rynku czy redystrybucji dóbr itd., dalej, ale wystarczy, że po prostu krytykujesz korwina. Tam trochę poniżej 18 roku życia rzeczywiście teraz jest większa przewaga mhm. lewicy, ale między 18 a 29 idziemy praktycznie w łeb. I tutaj, moi drodzy, mamy następny przykład, gdzie Menzen potrafi czytać statystyki, zapoznawać się z nimi, ale ich nie rozumie. Co to oznacza, że do 18 lat w większości góruje lewica, a kuce to jeszcze tylko takie 18-29. I że tamtych 18 to jest wprawdzie więcej, ale teraz to nie ma sensu się tym martwić. Oznacza to tyle, że może nie teraz, ale za 4... Za 8 lat to będzie lewica w Sejmie bardzo dobrze zabezpieczona. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że większość ludzi, która wyznaje ideały lewicy, je cały czas zachowa, będzie wyznawać aż do studiów, do okresu zdobycia praw wyborczych. Tak czy owak, istnieje bardzo nikła szansa, że ludzie ci będą wyznawać zestaw poglądów zbieżny z Konfederacją. Wobec tego to oznacza prostą sytuację. W następnej kadencji korwin no się mówią: Papa. Natomiast skąd się to wzięło? Pierwsza przyczyna jest taka, że obecni młodzi ludzie nie tylko nie pamiętają PRL-u, to jeszcze nawet ich rodzice już nie do końca pamiętają PRL, bo wychowali się już na przykład w latach 90. Chwila, 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 chwila. Sławuś, ty mówisz, że ludzie dlatego głosują za lewicą, ponieważ nie pamiętają prl -u? To ciekawe, ponieważ w latach 90-tych Corwin stwierdził, że na jego partię to ludzie nie chcą głosować właśnie dlatego, bo się wychowali w PRL-u, ponieważ nie chcą tego wolnego rynku paróweczek, bo się przyzwyczaili do tego, że państwo da. A jeszcze wcześniej, jak pamiętacie pierwszą część, to Sławuś powiedział, że te całe wolny rynek i paróweczki to mało popularne są wśród normalnych ludzi i to jest norma. Nie wiem jak wam, ale coś tu mi się nie klei. Do tego widzą, jak wygląda świat na Zachodzie, widzą, że tam rola państwa w gospodarce jest znacznie większa niż u nas, że są te państwowe czy tam jakieś samorządowe mieszkania, że podatki są wyższe, że zasiłki są wyższe, i w swojej głowie dodają do tego ok, ale tam na Zachodzie mają wysokie podatki i są bogaci, a my mamy niskie podatki i jesteśmy biedni. To może jak podniesiemy te podatki do ich poziomu, to również będziemy bogaci, może tak to jest tak uproszczone przedstawienie sytuacji, że na tym etapie zastanawiam się, czy aby sławuś nie tworzy sobie chochoła czyżby młodzieżowe procesy myślowe przekraczały zdolność pojmowania cool edge internetowego, śmieszkowego doradcy podatkowego? Teraz ktoś może sobie w głowie tak wyobrazić. No oni dają więcej pieniędzy na ten system ochrony zdrowia i naprawdę są leczeni na poziomie. To może jak u nas do tego wiadra dolejemy więcej wody, to również będzie lepiej. No u nas niestety nie będzie, ponieważ Polska nie ma wysokiej jakości administracji. Słyszeliście to? Czyli Polska Służba Zdrowia nie działa nie dlatego, że brak wolnego rynku i paróweczek, tylko dlatego, że administracja nie działa. To Sławusiu, może tak zamiast bawić się w wolny rynek, paróweczki, może sprywatyzować wszystko i w ogóle wywalić tą administrację, to po prostu ją przebudować? Tak, żeby działała tak jak na zachodzie? A tak, zapomniałem, po prostu prawica myśli zero-jedynkowo, spokojnie będzie o tym materiał w błędach korwinizmu, playlista polecam. Mamy za sobą 200 lat, podczas których Polska niepodległa była tylko momentami i w nas tutaj wszystkich jest taka myśl, że to państwo to jest często nasz, nasz może nie tyle oprawca, co człowiek, instytucja, w którą trzeba walczyć, bo... Ja totalnie nie ogarniam czemu, nie pytajcie mnie, ale Sławuś w prostych słowach wyjaśnił: Mechanizm myślenia tych wszystkich wielkich Polaków, patriotów, wolnościowców że państwo to jest dla nich cały czas wróg. I dlatego każdy, kto od razu żąda interwencji państwa, żeby to państwo było jak ogrodnik przycinający krzewy, od razu jest sprzedawczykiem. Jest kimś niewłaściwym, kimś złym wrogiem ludu, bo przecież dla nich to najlepsze sami sobie rzepkę skrobać i to tyle. I podstawowe pytanie powinno brzmieć czemu sławuś ułatwia mi zadanie? Więc w Polsce to zaufanie do państwa jest z zasady w ogóle bardzo niskie, w takich warunkach ciężko buduje się takie państwo, które jest silne, sprawne i zajmuje się wieloma rzeczami, mamy pod tym kątem trudniej. Tym jakże pięknym sposobem Sławuś obronił wszystkie rządy od 90 roku. I nie mówię tego z szyderą dla tych rządów, tylko po prostu pokazuje, że cała narracja Konfederacji, a wcześniej w ogóle Korwinistów, jest w stanie być obalona nawet przez wiceprezesa Konfederacji Partii Korwin. I jeszcze jest kolejna rzecz. Młodzi ludzie mają takie podejście do życia, które wynika z wielu różnych rzeczy, też z wychowania, z tego, jak działają nasze szkoły, że oni są w zasadzie nieomylni. Jeżeli im coś się nie udaje, to nie dlatego, że coś źle zrobili, tylko dlatego, że cała rzeczywistość jest przysięgła przeciwko, przeciwko nim. Że jeżeli, coś z nimi jest, jeżeli coś jest nie tak, to to nigdy nie jest wina, to jest zawsze wina otoczenia. W związku z czym próbują zmienić to otoczenie, żeby im było lepiej. Moi drodzy, wiceprezes partii Korwin, łamane na Konfederacja, łamane na wolność, łamane na diabli, wiedzą co jeszcze, masakruje. Najpierw przekaz swojej partii, a teraz kuce. Ponieważ to właśnie kuce zwalają całe swoje niepowodzenia na państwo, bo przecież państwo jest złe. Gdyby go nie było, co by było? To by kuc miał po miesiącu firmę zatrudniającą tysiąc osób. Lepszego opisu korwinisty po tej stronie internetu nie znajdziecie. Ta rzeczywistość się przeciwko mnie sprzysięgła, i niestety takie hasła do ludzi trafiają. Nie chcą brać odpowiedzialności za swoje własne życie. Amen! Prawda, Stanowski? Trochę tak było. Faktem jest, że można mieć pecha urodzić się w złym miejscu, w złej rodzinie, i choćbyś stawał na głowie, szansa na to, że cokolwiek osiągniesz, jest na samym punkcie wyjścia już znikoma. I to jest aspekt, o którym kuce często zapominają, bądź go całkowicie negują. Dla nich sytuacja zawsze ma jakieś wyjście, zawsze możesz, nie wiem, sprzedać matkę, albo zrobić cokolwiek innego i będziesz miał kapitał na paróweczki. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie wiem w sumie ile razy sobie ten sławuś życzy jeszcze raz, ale dałem wam tyle ile sobie życzył, więc jeszcze raz. Nie twierdzę, że każdy startuje z tego samego mm -hmm. poziomu i że każdy ma takie same możliwości, mm -hmm. znaczy, takie szanse osiągnięcia sukcesu. Tak, tak nie jest. Po prostu iście, że tak. Życie jest niesprawiedliwe. Jednym jest łatwiej, a innym jest trudniej. Ale tego problemu nie rozwiązuje się poprzez to, że utrudniamy tym, którym jest łatwiej. I tutaj mamy następny problem prawicy, który jest definiowany przez normalnych ludzi jako cebula. Sławuś i inni jemu podobni paróweczkowcy nie rozumieją, że państwo nie reaguje dlatego, aby im zrobić na złość, tylko dlatego, żeby konkretnym ludziom pomóc. Tylko znów, tak jak Sławuś wcześniej wspominał, mamy ludzi, którzy są całkowicie skupieni na sobie, i dla nich jakakolwiek reakcja państwa to nie jest ej, słuchaj, daj kawałek, żeby inni mieli więcej, tylko. Oni chcą mi zabrać, ponieważ ja jestem najważniejszy. Dalej mamy narrację Sławusia, że ile to na przykład Robcio Lewandowski włożył wysiłku, treningu i tak dalej, oczywiście w domyśle Sławuś także. Oczywiście wszystko opiera się dalej, że no wprawdzie ludzie to, to nie mają równych szans, ale to trzeba determinacji, trzeba pracy ciężkiej. No nie, Sławusiu, właśnie problem polega na tym, że czasem w ogóle nie trzeba i czasem ludzie totalnie nie zasługują na miejsce, w którym się znajdują. Tylko ponownie mamy zerojedynkowe myślenie prawicy, czyli jeśli część ludzi zasłużyła na miejsce, w którym się znalazła, to znaczy, że wszyscy. A jak masz jakiś z tym problem, to cicho sieć, życie nie jest sprawiedliwe. Wiem, nie powinienem się rozwodzić, ale zawsze mnie bawiło, jak właśnie gość z samego szczytu mówi, że no, życie nie jest sprawiedliwe, musisz się pogodzić z tym, co masz. Jakoś nigdy nie spotkałem na swojej drodze żebraka, który mówi: "No kurde, wprawdzie nie mam pieniędzy, prawdopodobnie mnie zaraz zeżre jakaś choroba. Być może za chwilę mnie okradną, nie wiem, ale życie nie jest sprawiedliwe." Muszę się z tym pogodzić. Nie, zawsze jakimś dziwnym trafem mówią to tylko ludzie, którym się udało. Co pan sobie myśli, kiedy jakiś lewek kupuje pana piwo? I ostentacyjnie chcę je wylać. Ja bardzo bym chciał, żeby, żeby takie rzeczy się działy, żeby to jeszcze nagłaśnialisz. Tak, moi drodzy, jesteśmy na etapie tych bardzo poważnych pytań. Pierwsze wam oszczędziłem, ponieważ było pytanie, czy mędzen lubi kobiece stopy. Tak to właśnie wygląda, jak kuc dzwoni do swojego idola. Nie ma jakichś konkretnych pytań, tylko właśnie haha, stóki, haha memy. I pytania typu, a co by Pan zrobił gdyby jakiś lewak? Porównajcie sobie merytorycznie jakość pytań, które zadali poplecznicy, jak i przeciwnicy Menzena. Kupujcie moje piwo, a następnie je wylewajcie. Niech wam służy, zachęcam macie moje błogosławieństwo. Tutaj Sławuś po drodze ma rację, ale i się myli. To znaczy, rzeczywiście zgadzam się pod względem takim, że kupowanie piwa, żeby tylko sobie pokazać jak je wylewasz, jest turbo uber debilne. Ponieważ gość, którego piwo konsumujesz, i tak dostaje za to pieniądze, obojętnie w jaki sposób je konsumujesz, czy je wylewasz, czy je pijesz. Jednakże, jeśli wytwarzasz jakiś produkt, który docelowo starasz się, przynajmniej tak powinno być, aby był dobry, aby był funkcjonalny, to raczej średnim pomysłem jest nakłanianie ludzi do tego, aby ten produkt niszczyli. Chyba, że Sławuś twierdzi, iż to piwo ma jakieś ze sobą przesłanie ideologiczno-polityczne, ale nigdy czegoś takiego nie zauważyłem. Też historia sprzed kilku tygodni. E, Lewica umieścili taki, taką grafikę, że Sławomir Irmencen pomaga ludziom obniżać podatki, że dzięki niemu programiści mogą płacić. Wziąć, tylko że to reklamy ci zrobili, to normalnie to żeby to, to żeby A wiesz tak miałem kosztuje. na skrzynce pocztowej przez kolejne, dwa dni, bo mnóstwo programistów się o tym dowiedziało dzięki lewicy. Na ten temat mam nagrany materiał, ale od razu powiem: to nie jest tak, jak Sławuś opisuje. Bardzo pokrótce, lewica nadmieniła, że Sławuś pokazuje ludziom, jak unikać płacenia podatków, i powiedziała, że to jest złe. Unikanie płacenia podatków jest złe. Jest to wykorzystywanie kruczków prawnych, czyli coś, co nie jest nielegalne, ale moralnie naganne. Tylko Sławuś oczywiście się na to striggerował i wtedy był bardzo mocno wkurzony, wypisywał, że haha, głupie lewaki, haha, bo robicie mi reklamę, haha, ja wcale nie mam bólu. I tutaj właśnie uciekł w negatywną reklamę, czyli reklamę na zasadzie ważne, że mówio. Dla przypomnienia to była główna doktryna Korwina do 2015. Zgadnijcie czemu ją zmienili. Organizatorom, tam było chyba Lewica Pomorskie, Do Gdańska wysłałem kilka prezentów od siebie Między innymi moją książkę Żeby się trochę dokształcili No i podłożyli rzeczywiście Pod koleboczącą się szafę Co pokazało, że, że niestety Nie czytają za bardzo Przede wszystkim przyznaję się Dostałem książkę Filozofia XD Do zrecenzowania Jest to egzemplarz recenzencki Za który nic nie zapłaciłem I powiem wam moi drodzy tak Na razie przeczytałem jedną czwartą Książki I jeśli 3 czwarte jest dokładnie takie samo jak 1 czwarta. To się nie dziwię, że razemki to zrobiły. Podłożenie pod chyboczący stolik to jest chyba jedyna użyteczna funkcja tej książki. Jednakże, po zapoznaniu się z treścią, mój egzemplarz nie podzieli losu egzemplarza razemków, ponieważ wszystkie moje meble są proste. Co z nią zrobię, nie mam zielonego pojęcia, ale z pewnością w niedalekiej przyszłości zaproszę was na recenzję. Dalej mamy Mendzena, który wypowiada się na temat słów Wilka, który wychwala Białoruś i Łukaszenkę. Jak myślicie, czy Sławuś, umiłowany w wolności, wypowie się negatywnie o Białorusi? Strasznie dużo tam wolności jest. Ściągnęli samolot na glebę i wyciągnęli gościa, który coś pisał źle o Łukaszence. Dwie rzeczy. Pierwsza. Ten pierwszy cytat był z kiedy i do czego dotyczył. I znów mamy... Według mnie dowód, że tak naprawdę to cała Konfederacja chlipie za tym zamordyzmem, tylko udają, że nie. Sławuś nie neguje całego wpisu, nie odrzuca go w ogóle Łukaszenka ani Białoruś, nie mówi, że to jest w ogóle ohydne, że jak można tak postępować z ludźmi. Nie Sławuś jak rasowy kuc od razu pyta o kontekst, aby móc uciec w on nie miał tego na myśli, lewaku. Według mojej opinii, to wiele pokazuje o samym stosunku Sławusia do Białorusi i zamordyzmu. Moim zdaniem, jest taka data w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy można powiedzieć, że baćka Aleksander Łukaszenka to jest wyjątkowym liczem i niech ktoś zaprzeczy, że 100 razy lepiej jest mieć dyktatora z jajami niż bandę tych polityków. Jest jedna sytuacja, gdzie mi podejście Łukaszenki pasuje. Jaka? W sensie brak lockdownu. Czy ja dobrze rozumiem, że Sławusiowi nie przeszkadza rozstrzeliwanie ludzi, propaganda gorsza niż w TVP i TVN nie razem wziętych, strzelanie do protestantów oraz prześladowania mniejszości polskiej, w tym poprzez zakaz edukacji w ojczystym języku, rugowanie polskości, a wreszcie miażdżenie jakiejkolwiek opozycji poprzez brutalną siłę? Tak długo jak nie ma lockdownu, myślę, że nacjololo konfederacy powinni sobie ze sławu się zamienić słowo czy dwa. Chyba że też im to nie przeszkadza, no bo wiecie, biją Polaków, ale przynajmniej sobie możesz na rynku zjeść kremówkę. Miałem klienta, który ostatnio postanowił się chciał wyjechać z Polski, bo bo przy czym między innymi podatkowych nie żeby coś, ale to doprawdy średnia reklama, skoro po doradztwie podatkowym Sławusia ludzie muszą uciekać z kraju. Wyobraź sobie, że jeden z tych państw była Białoruś i jak to a nie wyjechał tam, nie? No się wyjechał, wyjechał tam, bo to w Polsce był wtedy straszny lockdown, a tam nie. I miał tam w tym momencie więcej wolności niż w Polsce. Mógł pójść do knajpy, mógł pójść na mecz, mógł pójść na spacer, do restauracji, a w Polsce nie mógł. To gdzie ten człowiek miał w tym momencie więcej wolności? Na Białorusi. Tak, moi drodzy. Tak właśnie wygląda wizja konfederacji. Kraj jest rządzony przez psychopatę, który morduje ludzi, ale wszystko spoko, ponieważ wolny rynek i paróweczki. Dziękuję Sławusiowi, ponieważ on w tym momencie obalił całą narrację Kucowską, która do mnie jest wysyłana na zasadzie, że lepszy, ale to przecież tylko wilku tak twierdzi. Nie, moi drodzy, i właśnie mamy ku temu dowody. Teraz nam sławość mówi, że opodatkowanie bogatych nie ma sensu, ponieważ bogaty albo będzie używał kruczków prawnych, czyli na przykład pójdzie do Sławusia, albo wyprowadzi się z państwa. Wiecie, to mi przypomina taki stary dowcip o sztyrlicu, jak on przyszedł do bunkra, zaczął robić zdjęcia planów i dowódca pyta, że: "Ej, ale przecież to jest szpieg, może byśmy go tak zamknęli?" I jego zastępca mówi: "Nie, nie, nie, nie ma sensu, on się i tak wykręci." Moi drodzy, tak długo jak będziemy akceptować, że ktoś działa nieuczciwie, niekoniecznie łamie prawo, ale działa nieuczciwie w stosunku do innych, tak długo ten ktoś będzie działał nieuczciwie w stosunku do innych. Jednakże, jeśli zlikwidujemy akceptację społeczną na takie wybryki, to te wybryki same w sobie znikną. Ale swoją drogą ta cała argumentacja prawicowców, że nie ma sensu wprowadzać jakiegoś prawa, ponieważ zawsze będzie jakiś jeden gościu, który będzie to prawo łamał, dziwnie kontrastuje u sławusia z chęcią ochrony uczuć religijnych za wszelką cenę. No to jest sens wprowadzać prawo, czy nie? Jakie podatki byłyby w Polsce, gdybyście osiągnęli nie 6%, tylko 46%? Znaczy byłyby prawdopodobnie te same, co teraz? To, co na pewno od razu byśmy zlikwidowali, to podatek od spadków i darowizn. Natomiast większość podatków, które tutaj istnieje w naszym obrocie, muszą istnieć. Czy Wy to słyszeliście? Znaczy byłyby prawdopodobnie te same, co teraz? Moi drodzy, czy wy to słyszeliście? Wybitny kucowski ekonomista, który zarzeka się jak to zlikwidować wystarczy, wszystkie podatki, będzie wolny rynek i paróweczki, stwierdza, że nawet jakby jego partia doszła do władzy, to oni w sumie nic nie zlikwidują, zostawią cały czas to samo, no może podatek od spadków. Ale tylko może. Jak to się ma do tych wszystkich kilometrowych postów Sławusia, który wypisywał na Facebooku, do książki, gdzie opisuje, że. Tylko wystarczy nie brać tych podatków i już jak grzyby po deszczu wyrosną nowe przedsiębiorstwa. Czyżby po raz kolejny okazało się, że te kilometry produkowania się, kłótni w debatach internetowych, używania bon motów były funta kłaków warte? Jeszcze jak? Drogi kucu, który całe życie marnujesz, wykłócając się w internecie, widzisz? Twoi idole nie zrobią wspaniałego korwinlandu, gdzie wystarczy tylko być przedsiębiorczym, a kasa sama ci będzie spływać do portfela. Ba, nawet nie załatwią problemów z czymś, co cały czas obwiniasz o swoje niepowodzenia, czyli. Państwem. Sławuś nawet sam stwierdził, że śmieje się z ludzi, którzy, właśnie tak jak ty, obwiniają o całe swoje niepowodzenia tylko jeden organ, w tym przypadku państwo. Na tym wywiadzie dowiedziałeś się gorzkiej prawdy. Po prostu, konfederacja robi cię w śrubę. Mało tego, że nie jesteś im do niczego więcej potrzebny, to jeszcze Sławuś wprost mówi, że twoje marzenia nie zostaną zrealizowane. To jest taka następna narracja for lols, tylko i wyłącznie, żeby fame i heist zleciał. Przynajmniej tak rozumiem to, co nam Sławuś dzisiaj w tym wywiadzie powiedział. I teraz pytanie, co z tym zrobisz? Ponieważ ja po obejrzeniu tego wywiadu na twoim miejscu zauważyłbym, że Sławuś mówi przede wszystkim prawdę i że cała działalność Konfederacji, przynajmniej z tego, co ja rozumiem, że Sławuś mówi, to już jest to. Nie ma nic dalej. Jest tylko obwinianie państwa i zbijanie kapitału na skrajnościach fanatycznych. I teraz do ciebie należy pytanie: czy wolisz sobie siedzieć właśnie w takim kółku wzajemnej terapii razem z różnymi radykałami, wierząc w te wszystkie propagandowe mrzonki, czy wolisz posłuchać prawdomównego gościa, który, z tego co rozumiem, mówi wprost, że żadnego wolnego rynku i paróweczek nie będzie? To jest oczywiście Wasz wybór, drogie kuce, ale osobiście twierdzę, że każdy korwinista, który przesłuchał ten wywiad ze zrozumieniem, nie powinien już dłużej nim być. Myślę, że to jest czas, żeby podziękować moim patronom, ponieważ no, troszkę doszło nowych. Dziękuję Przemkowi Anonimowej Marcinowi, Gustawowi Cezaremu, Einarowi Marcinowi, Bartoszowi, Adamowi Jakubowi, Pedraldzzekowi. Hubertowi oraz Kucykowi. Tak, moi drodzy, lepsze od teraz ma wsparcie również Kuców. Na sam koniec, oczywiście, pozostaje pytanie do moich drogich widzów: czy robimy część trzecią, ponieważ nam została godzina materiału, ale większość to są takie pierdoły, wobec tego myślę, że przyjdzie nam o wiele szybciej, o wiele łatwiej, o wiele sprawniej niż te dwie pozostałe części. Czy też po prostu wychodzicie z założenia, że nie, słyszeliście dość, nie ma sensu, to wszystko jest na jedno kopyto? Wejść się zajmij człowieku czymś innym. I myślę, że to jest właściwie do Was na dziś pytanie i z tym Was zostawiam. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do moich wspaniałych patronów, no to link jest na Patronite, a jeśli ktoś chciałby coś do mnie napisać, na przykład z nowym tematem czy z czymś tam na osobności, to mail także jest w opisie. Tymczasem ja, jak zwyczaj nakazuję się z wami żegnam i zapraszam do komentarzy, ponieważ one, jak zwykle, były, są i będą wasze.